Hej, wiesz, zaraz w kolejnym openingu kart Pokémon TCG. No i tak, ostatnio otworzyliśmy małego boksa z Zoroarkiem, tym razem otworzymy dużego boksa z Zoroarkiem. Będzie grubo, będzie duży boks z promo Zoroarkiem GX, w którym mamy naprawdę spory zestaw. Mamy 5 boosterów Pokémon Shining Legends, do tego jeszcze mamy Zoroarka GX, Zorue oraz dużego Zoroarka GX, Full Art oczywiście. Tak więc, jeszcze jakbym zapomniał o monecie z Zoroarkiem. Tak jest, moneta jest również świetna. Tak więc, tak moi drodzy, prezentuje się pudełko. Ledwo ono mieści się w kadrze, naprawdę duży, specjalny zestaw Shining Legends. Zobaczmy więc, co ciekawego powiedzą nam o tymże boksie. Tak więc, Zoroark GX, złap Pokemona jakby takiego... magika albo oszusta Zoroarka, zszczwanego lisa po prostu. Tak więc tak, mistrz iluzji Zoroark GX jest takim powiedzmy podstępnym Pokemonem. No i teraz za wyjątkiem twojej kolekcji zdobądź Zoroarka w wersji Full Art Promo plus jeszcze dodatkową w kartę folii Zorue. No i Oversize, czyli dużą kartę z Zoroarka GX, by móc skorzystać z jego mroku. No i właśnie mamy tutaj kartę Full Art, kartę promo Zorue, właśnie tutaj jeszcze dużą kartę Zoroarka GX Full Art, 5 boosterów, monetę z Zoroarkiem, no i kod do Pokémon TCG Online, tak więc zestaw naprawdę świetny. Dobra więc, co tu będę dużo mówił, otwieramy to i to tutaj oczywiście te boksy, wypatrzcie, muszę wyjść z kadru. Jakoś to otworzyć. Nie lubię otwierać boksów, ale dobra, się ładnie w miarę udało. Tak więc wyciągamy, moi drodzy, zawartość. Zawartość. Właśnie tu mamy piękną monetę, 5 boosterów plus kartę Zoroarka GX i kartę promo. Dobra, teraz to musimy jeszcze ładnie otworzyć. To się tutaj trzyma. Ok, czyli tak, na razie weźmiemy to wszystko na bok. Tymczasem dobierzmy się do kart promo. Ładnie wyszedł Zoroark i ładnie wyszedł Zorua. Okej, tak więc mamy głównego bohatera Zoroarka GX promo w full arcie. Tej karty nigdzie nie dostajemy. Właśnie w boosterach można wciągać tylko Zoroarka GX bądź Zoroarka GX Rainbow Full Art. Zwykłego full artu nie dostaniemy, więc to jest tylko i wyłącznie karta promo. I ogólnie Zoroark GX jest genialną kartą ze względu na swoją umiejętność, jaką jest trade, która sprawia, że raz w ciągu tury możemy wyrzucić kartę i po prostu z ręki i po prostu wziąć sobie dwie dodatkowe. Także jest to naprawdę fajna sprawa. No tak, jeszcze mam do tego Reduce Beating, czyli atak, który uderza za 20 razy ilość Pokémon, jakie mamy na benchu. Plus do tego jeszcze Trickster, wybieramy jednego z naszych Pokémonów i używamy... Znaczy nie, wybieramy jakiegoś Pokémona przeciwnika i używamy jego ataku. Czyli w sumie atak podobny do Zoroarka Break, tyle że on potrzebował jednej energii i jeszcze uderzał tylko atakiem Pokémona aktywnego. Tutaj możemy użyć jakiegokolwiek ataku przeciwnika. Dobra, więc sobie Zoroarka damy w tło. Tutaj możemy już sobie troszeczkę zejść też z kamerką, bo wszystko było ustawione tak, żeby objęło całego boksa. Dobra, dalej mam jeszcze fajnego połyskującego promo Zorue z ruchem Stampede oraz Ram, czyli to w sumie jest chyba identyczny Zorua jak po prostu z dodatku Shining Legends, tyle że z innym artem. No dobra, więc mamy dwie świetne karty promo. Do tego jeszcze jest tutaj moneta. Moneta z Zoroarkiem, ładna, połyskująca. Faktem, monety z Zoroarkiem też były dostępne, z tego co pamiętam, taka czerwona i chyba biała w demedekach z serii z jakiegoś tam dodatku Black and White. Tak więc mam jeszcze monetę, czy ona będzie mi się tutaj trzymać? Nawet. No i do tego jeszcze mamy dużą kartę Oversize, do której chyba też dostać nie będzie mi się tak łatwo, chociaż nie, jest ok. Tak więc mam jeszcze powiększonego tego Zoroarka GX, tak więc będzie duży, będzie stanowił on w sumie może nawet ładniejsze tło do nagrania niż tutaj to wszystko, tak więc ładnie sobie go tutaj postawimy. Tak jest Zoroark GX, do tego jeszcze dwie karty promo i moneta, tak więc tak prezentuje się oryginalny zestaw. No i żeby tego jeszcze było mało, już tutaj wyjmuję, mamy jeszcze 5 boosterów z dodatku Pokémon Sun Moon Shining Legends, tak więc fajnie, że mamy aż 5. No i jeszcze kod do Pokémon TCG Online,
który oczywiście ja sobie zgarnę, bo zależy mi na tym Zoro Arku GX. No dobra, więc mamy 5 boosterów, no to może przejdźmy teraz do ich otwierania. Tak więc na początek leci Booster Pack Shining Legends z Mewtwo. Właśnie tu też można wyciągnąć Mewtwo GX, w sumie jakikolwiek GX mnie stąd ucieszy. A najbardziej właśnie jeszcze jakiś Zoro Arc GX lub ewentualnie Mewtwo GX w wersji Prototype też jest świetny. No dobra, więc jest kodzik i no i oczywiście też Shining Legends, więc zawsze kody są białe, zawsze jest szansa na jakąś kartę Holo bądź GX-a. Liczyłem bardziej na to drugie. Dobra, więc mamy tak. Trafię sobie energii. Wow, na start. Venusaur. Venusaur jest świetny, ponieważ on dzięki Jungle Totem swojej genialnej umiejętności sprawia, że każdy Pokémon, każdy podstawowy trawiast Pokémon. Nie, każda trawiasta energia na Pokémonie działa jak dwie trawiaste. Tak więc to jest świetne. No i Starbeam z 94 energii, atak cienki, ale sam efekt tego Venusaura jest przegenialny. Switch. Corviknight. Voltorb, znów Croconaw, Scrudgy, Torracut. Już część kart się pojawiła w poprzednim openingu. Blastoise, spoko, do tego Ivysaur Reverse i ostatnia karta jest Entei GX Rainbow Full Art. Wow, wow i jeszcze raz wow. Entei GX Rainbow Full Art, no naprawdę mój chyba pierwszy Rainbow Full Art, jakiego udało mi się wziąć z boosterów, naprawdę wygląda przegenialnie. No i tak, Entei z ruchem Combustion, 50, Fire Funk, Stufa Plus, aktywny Pokémon jest poparzony przeciwnika. No i Brave Burn, ten tak uderza za 150 jednego z Pokémonów na benchu przeciwnika. Tak więc Entei, może jakąś mega kartą nie jest, ale Rainbow Full Art nie pogardzę. Tak więc jest super karta, już jestem zadowolony z tego openingu. No dobra, więc lecimy dalej, kolejny booster, tym razem z Shiny Mew! Nawet tutaj się... myślałem, że się ładnie otworzy, ale chyba jednak nie. No otwiera się, dobra. Otworzyło się. Dobra, więc bierzemy kartę, mamy kodzik dla mnie. Przekładamy karty, raz, dwa, trzy i cztery. Tak, poczułem, że coś tam chyba też dobrego będzie. No okej, okay, więc mamy tak, walczącą energię. Warp Energy. W sumie ciekawie, co to robi. Tutaj jedną zwykłą energię. Kiedy dajemy ją aktywnemu Pokémonowi, to możemy go zmienić, aha, z Pokémonem na bench, bo po prostu zmieniamy. Okej, okay, to jest ciekawe. Pokémon Catcher, Volcarona, Shroomish, Golett, Pulleon, Blastly, Stunfisk i podwójna bezbarwna reverse i kolejną kartą jest Zekrom Holo. Zekrom Holo z duchem Outrage, 20 plus 10 za każdy punkt obrażenia na tym Pokémonie. Czyli maksymalnie do 140 możemy wyciągnąć, chyba że tam jeszcze fajnie Fireball, to dodatkowe 40. Dlatego Stormblade 130 wyrzucamy dwie energie z tego Pokémona. No to takie sobie to jest. No więc kolejny rzadki Pokémon, rzadki, no to w sumie właśnie karty Holo trafiają się praktycznie w każdym boosterze. No więc booster kolejny, tym razem z Shiny Rayquaza. Shiny Legendy muszą być, dobra, Shining Legends, ten się ślicznie otworzył. No dobra, także mamy tutaj kolejny kod i kolejny pakiet kart. Dobra, wyszły wszystkie. Okej, okay, no to co, przekładamy, raz, dwa, trzy, cztery. No dobra, co my tu fajnego mamy? Mamy wodną energię, Floatzela, Golurka, Pokémon Catcher, Litten, Larvesta, znów Pelion, Minun. W sumie właśnie podobne ma arty plus mine, znów Stunfisk, Reverse Reshiram i ostatnią kartą jest Marshadow, zwykły, nie, Holo. Holo, świeci się jednak, trochę słabo, ale się świeci. Tak więc Marshadow, co on to ma? W sumie też Reshiram jest ciekawe, a nie, też ma Outrage i Scorching Breath, czyli nie może użyć tego ataku w kolejnej turze. Podobnie jak Zekrom, tylko że troszeczkę odmienny ma ten drugi atak. Natomiast Marshadow, kiedy gramy z tym Pokémonem z ręki, spoken from your hand, your bench, turning this turn, you may shuffle. Aha, po prostu mogę wstosować swoją rękę do talii i wziąć sobie 4 karty. No i do tego Shadow Punch 30, ten atak nie jest, na ten atak nie działają żadne osłabienia bądź słabości. No dobra, pozostaje mi jeszcze otworzyć dwa boostery. No i okej. Okay. Dobra, więc kolejny booster, czyli jest to właśnie Shining Legends, tym razem z Genesectem.
Okej, szybka akcja. Dobra, to na bok i lecimy. Kolejny kod. Raz, dwa, trzy, cztery. Muszę się spieszyć, bo mi się kamerka rozładowuje. Dobra, więc mamy tak. Trochę co ja mówię? Baśniowa energię, warp energy, electroid, float cell, plusel, turricat, turtodile, buizel, Pikachu, Buizel Reverse i ostatnią kartą jest Pokémon Breeder Bullard! Wow, dobra, ten opening jest mega! Pokémon Breeder ogólnie jest nową kartą, która doszła do dodatku Shining Legends. Możemy wziąć dwie karty i wyleczyć aktywnego Pokémona o 20. Tak. Nie zadziała ta karta, jeżeli nie mamy żadnej w ręku, ale wow, po raz pierwszy w sumie widzę Pokémon Breedera w full arcie i jeszcze mam go w swoich rękach. No to jest po prostu coś pięknego. Dobra, więc mamy kolejną przegenialną kartę. Okej, okay, dobra, więc pozostaje mi jeszcze otworzyć jednego booster packa z tym razem z Shiny Kładzą i zobaczmy, co ciekawego nam wpadnie, czy może wpaść coś lepszego. I w sumie, moi drodzy, też i kod dla was, jakby mogło o was zapomnieć. Piszcie, co wam ciekawego z boosterów wpadło. Tymczasem te wszystkie foliki na boki, raz, dwa, trzy i cztery. I patrzymy, co tam ciekawego wyciągniemy z tego boostera. Więc mamy elektryczną energię, Super Scoop Up, Spiritomb, Curse Ripple. Co to robi, tylko jak ten Pokémon jest aktywny, twój przeciwnik nie może się wycofać. Okej, okay, Golurk, Golett, Croconaw, Litten, Larvesta znowu, znowu Brillum, Super Scoop Up Reverse i ostatnią kartą jest Raikou Holo. Holo, tak, świeci się. Raikou w sumie też nie jest taki zły. Booming Thunder 30, dajemy elektryczną Pokemonom, energię temu Pokemonowi z discardowanych i 90 Electric Ball. Czyli, moi drodzy, tak, mamy 3 karty Holo. Zekrom, Marshadow plus Raikou. Jedną kartę GX Rainbow Full Art. Entei GX, super sprawa. Do tego jeszcze Pokémon Breeder Full Art, to po prostu coś pięknego. No i do tego jeszcze dwie karty promo, czyli ładnie się wzbogaciła moja kolekcja. Zoroark plus Zoroark GX Full Art. Tak więc świetny opening, powiedziałbym, naprawdę. Box był wart swojej ceny, chociaż w sumie w porównaniu z innymi boxami ten wcale nie był aż tak drogi. Dobra więc, na dzisiejszy film to myślę, moi drodzy, wszystko. Tak więc ja z wami żegnam i do usłyszenia w kolejnych openingach kart Pokémon TCG. Tak więc do usłyszenia, cześć!